bardzo nam miło, że to dzisiejsze wydarzenie jest szczególne jeszcze z takiego powodu, że świętujemy jubileusz bardzo ważnej instytucji dla Krakowa, dla Nowej Huty, dla Polski. Spotykamy się, żeby laurkę muzyczną złożyć Szpitalowi Specjalistycznemu imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie, tutaj w Nowej Hucie, z okazji jego 30-lecia. Wielki, wspaniały jubileusz, a ja witam szefostwo, pracowników, nas wszystkich, pacjentów i potencjalnych pacjentów tego szpitala. Drodzy Państwo, dobry wieczór. Dziękuję w imieniu swoim i wszystkich pracowników szpitala, że Państwo zechcieliście dedykować ten koncert naszemu szpitalowi w 30. jubileusz istnienia. Szpital od ponad 30 lat już jest wpisany na stałe w Nową Hutę, w Kraków i myślę, że tak będzie i będziemy robić wszystko, żeby Państwu służyć przez następne lata. Dziękuję bardzo. W którym możemy w całości zobaczyć zbiór, do którego jesteśmy bardzo przywiązani. Nie aż tak bardzo jak Łukasz, który opiekuje się tym zbiorem od 2006 roku, ale zaraził nas pasją do tych fotografii, takim innym spojrzeniem na te fotografie. A one są niezwykle w kontekście i Nowej Huty, i myślę, że również tego miejsca, jakim jest Dom Utopii. I ta historia, która przemawia przez te zdjęcia, jest niesłychanie dla nas bliska. Dziękujemy Łukaszowi i dziękujemy Fundacji Imago Mundi, którą Łukasz prowadzi i która się właśnie opiekuje tym niezwykłym zbiorem zdjęć dwóch autorów. Wydawałoby się, że tylko dwóch autorów, a tak wiele historii, które zostały opowiedziane i zawartych w tym zbiorze. Henryka Makarewicza i Wiktora Bentala. Autorów, to przecina się tutaj bardzo wiele spojrzeń, polityk pracy z obrazem. To są bardzo różne historie i perspektywy zaplątane. I tak samo jak w Nową Hutę, bo Nowa Huta nie jest tylko o Nowej Hucie, tylko jest w ogóle o mieście, o społeczności, o ewolucji społeczności. Ja za pośrednictwem tego zbioru staram się tu odkrywać tak naprawdę koncepcje miast i różne relacje społeczne. I do tej przygody chciałem Państwa serdecznie wspólnie zaprosić, podziękować też Państwu w ogóle za dzisiejsze przybycie, bo jest to chwila szczególna, bo chociaż z tymi fotografiami pracujemy już dobrych naście czy więcej lat, to w Nowej Hucie one właściwie w takim wymiarze wystawienniczym, w pewnym wymiarze do tej pory nie gościły. To jest pierwszy pokaz po oryginalnych prac obu autorów, o który zabiegałem od lat, także tym bardziej zapraszamy, dziękujemy serdecznie.